Witam szanowne barany i zapraszam serdecznie do czytania tygodniowego. Serce, dwójka ziemi, umysł, pięknie, intelekt, mak. I działanie, równowaga. Kochani, serce może się wyrywać do wielu spraw jednocześnie. Być może nadszedł ten czas, w którym należy podjąć jakąś decyzję. Być może wcześniej nie widziałyście czegoś zbyt dokładnie i teraz nastąpi taki czas, żeby kierując się sercem właśnie rozważyć zmianę podejścia do pewnej sprawy na bardziej właściwą, skuteczną, efektywną dla Was. Tak. Być może, żeby odejść od takiego szukania dziury w całym, być może, żeby odejść od takiego zblazowania, jak ja to tak nazywam przynajmniej, żeby bardziej cieszyć się tym, co się ma, żeby właśnie dokonać takiej oceny sytuacji, opierając się na swoich wewnętrznych odczuciach i przeczuciach, która pozwoli nam skoncentrować się na tym, co mamy. Pożegnać się z tymi ludźmi i z takimi sytuacjami i z takimi wydarzeniami, które powodowały, że nie czuliśmy się dobrze. Po prostu. Zobaczymy, co w intelekcie, tak, że tak powiem. Bo karta magika jest cudowna, dlatego że ona może oznaczać, że będziecie mieli w najbliższym tygodniu piękne, kreatywne pomysły, piękne, kreatywne, inspirujące aktywności takie umysłowe i będziecie chcieli je realizować. I to, co jest ważne w tej karcie, to jest, żeby podejść do tego bardzo optymistycznie, żeby robić długofalowe plany, żeby skoncentrować się na tym, co pozytywne. Zaufać swojej intuicji, zaufać swojemu wewnętrznemu ja, starać się zachować balans w braniu i dawaniu, tak? Zachować taką równowagę, nie popadać ze skrajności w skrajność. Pamiętajcie, żeby wsłuchując się w siebie samych, starać się podejmować dobre decyzje dotyczące, dobre dla Was, decyzje dotyczące kwestii finansowych, tak? Czyli nie wydawać kasy na lewo i prawo, a później po prostu mieć wyrzuty sumienia i płakać, że za dużo jakby tych środków na coś tam wydałyśmy. To nie tak, więc zachowajmy balans, może rozłóżmy pewne rzeczy w czasie, może nie wszystko naraz, tak? W działaniu równowaga, czyli też jakby takie widzicie zrównoważenie, umiarkowanie, kompromis, czekanie na idealny moment. Starajmy się również nie popadać w taką iluzję i w takie sytuacje iluzoryczne, że może jest za dużo do wyboru i nie wiemy za bardzo na co się zdecydować, bo wszystko chciałybyśmy mieć w tym samym czasie. No nie można mieć wszystkiego, więc starajmy się być analitycznymi, ustalić zasady, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestrzegać tych zasad, tak? I jakby tak logicznie podchodzić do sprawy. Wydaje mi się, że jednak logika w tym tygodniu, który może być taki troszeczkę rozsnuty, rozmarzony, iluzoryczny, bardzo Wam się przyda.
kierujmy się jakby taką umiejętnością analitycznego myślenia, odcinania, rozsądnego odcinania ludzi i sytuacji, które w niczym nam nie pomagają. Zachowajmy równowagę pomiędzy jakby wydawaniem z jednej strony środków finansowych, a z drugiej strony skłonnością do takiej pazerności, tak bym nazwała, czyli jakby ostrożnie. Czekajmy na idealny moment, nie dajmy się w nic iluzorycznie wmanewrować, zachowajmy zdrowy rozsądek i taką trzeźwą ocenę sytuacji. I tego Wam życzę, kochani, tej trzeźwej oceny sytuacji w najbliższym tygodniu. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.